Agnieszko, jakie emocje Ci towarzyszyły na scenie, gdy odbierałaś tak wyjątkową nagrodę? Tak jak zresztą mówiłam na scenie, ja przez ostatnie lata, kilkanaście lat, miałam ogromną przyjemność prowadzić wiele takich plebiscytów i nagród i byłam po tej drugiej stronie. I zawsze zastanawiałam się, cóż takiego trudnego jest w tym odbieraniu tych nagród, że ludzie się tak denerwują, że często te przemówienia są właśnie przepełnione emocjami. Dziś, od kiedy trochę już jestem po tej drugiej stronie mocy i zdarza mi się tak miłe nagrody przyjmować, to rzeczywiście wiem, że te emocje są ogromne. Zwłaszcza, że to jest taka wdzięczna i niewdzięczna rola przyjmować takie laury, z racji tego, że mam taką świadomość, że za tym wszystkim stoi mnóstwo osób i tak bardzo chciałabym wszystkim podziękować, powiedzieć, że ta nagroda to jest wynik pracy właśnie tych ludzi i że nigdy ja nie mogłabym stać w tym miejscu, gdyby nie oni. Z racji zawodu, który wykonuję, często jestem czy twarzą pewnych projektów, czy gdzieś frontmanem tego, reprezentuję je na zewnątrz, ale mam absolutnie świadomość tego, że to jest nagroda, która się należy wszystkim osobom, które na co dzień ze mną pracują, pracowały, które tworzą wszystkie projekty, które realizuję. Czy czujesz się doceniona? Tak, natomiast ja jestem taką osobą, która rzadko kiedy jest tak zadowolona w 100% i ja mam takie poczucie, że ja jeszcze muszę więcej i więcej i apetyt pewnie rośnie też w miarę jedzenia i cały czas gdzieś tam jakieś nowe horyzonty się widzi, więc muszę nauczyć się doceniać sama siebie, bo chyba z tym mam największy problem. Ale rozumiem, że na przykład mąż Cię docenia. No wiadomo, że tak i zapewne bardzo się będzie cieszył z tej nagrody, jak tylko mu przekażę. On mnie zawsze wspiera we wszystkich moich działaniach, przede wszystkim od pierwszego pamiętam dnia naszego spotkania, gdzie poznaliśmy się w telewizji, więc czy w mediach, w związku z tym doskonale wiedział, czym się zajmuję, bo mnie znał. To właściwie od pierwszych chwil on mówił, że ja powinnam się też rozwijać poza telewizją i on bardzo parł do tego tak pozytywnie, żebym rozwijała się we wszelkich innych dziedzinach, że widział we mnie ten potencjał, że często też właśnie dzięki niemu miałam odwagę do tego, żeby zrobić coś niemedialnego, ale właśnie biznesowego, że to jest też moje miejsce, w którym mogę się odnaleźć i jak tak sobie analizuję moje ostatnie lata, to rzeczywiście Grzesiek był takim mocnym wiatrem, który ja dostałam, jeżeli chodzi o moją działalność mniej telewizyjną, mniejszą biznesową, a właśnie tą biznesową. A czy ty chciał mieć po prostu żonę bizneswoman? Nie wiem.